Próbuję się zapytać, o której godzinie. Zobacz, jak tu pięknie. No, powiem ci, że miasteczko takie... To mamy 20 minut, tak? A, i tu są te koronkowe wyroby, te koronkowe. Beauty. Patrz, on faktycznie tutaj jest dziada, pradziada. Haftowali. Zobacz. Miasteczko bardzo ładne jest. Jest godzina 13. O, skrzydła anioła. Skrzydła anioła. No chodź szybko. Bardzo sprytnie ktoś wymyślił z tymi skrzydłami, co? I jeszcze tam jest hashtag. No tak, przy skrzydłach na dole masz hashtaga. Patrz. Trzymaj. Hello. Maybe. Ok, thank you. Pani zaprosiła nas do środka, tam do tego.
wiesz. Oni muszą to wywozić gdzieś dalej, bo... Miasteczko jest piękne. No autentycznie miasteczko jest piękne. Tam już nie pójdziemy dalej. Co? Wracamy. Fajne, prawda? Nie wiem, mi te, ja zawsze wolę te małe miasteczka od tych dużych metropolii. Takie małe, kuluarowe, takie sympatyczne. Jak... A w ogóle architektura w tym miasteczku jest. Ja po prostu w szoku jestem, jaka architektura. Wiesz, patrz, jaka wespa, jaka czederska wespa. Matowa taka. Piękne miasteczko. Na pewno. Ale jak oni żyją w tym miasteczku, to nie wiem. Tak. Bo miasteczko jest tak, no po prostu, jakby tu się hajc lał. Ej, no. Jedźmy tak, no wszystkie domy odwalone. Zobacz te okna. Zobacz te okna. To wszystko takie no na tip top, tak? Zobacz tą całą architekturę tutaj, tak? To jest po prostu petarda. To tak jakby tu wybudowali to przedwczoraj. Restauracja na górze, taka olbrzymia. Bardzo ciekawe.
dookoła. Tam jest nasz parking, a my pójdziemy na chwilę do góry. Pięterko można sobie kupić. Dlaczego kłopoty? No nie wiem, że to było tak zaplanowane. Tak. Tak. Wiesz dlaczego? Zwróć uwagę, że jak dojedziemy, to będziemy na styk. Piękna restauracja, patrz. Wiesz? Nie. Ale wiesz co? Raczej tak. Tak, Lefkaria. Teraz, no teraz drugi ten przeczytałem. Wydaje, że do tego miasta po prostu przyjeżdżają.